kiedy nastąpiły przemiany w przełomie 1989 i 90 roku, koło 4 Pułku Piechoty Legionów AK jako pierwsze w Polsce zostało zarejestrowane. I od tego momentu liczne ich grono spotykało się, ufundowali sobie sztandar i bardzo kultywowali tą tradycję poprzez wyjazdy w miejsca, gdzie toczyły się bitwy. Z racji tej, że moja mama, jako właśnie ta osoba, która była łączniczką, zaczęła dostawać właśnie te zaproszenia. Nawiązałem z nimi kontakt i zacząłem jeździć na te uroczystości. Zostałem przyjęty do AK i od razu do pracy w zarządzie okręgu. I wtedy zaczęła się już taka praca od podstaw. W roku 2015 utworzyliśmy Stowarzyszenie Pamięci Narodowej Czwartak. Do nas od razu przystąpili jakowcy, NSZ-owcy. Także w tym okresie najbardziej gorącym to prawie 30 osób było. Jednym z właśnie z celów bardzo istotnym to jest dokumentowanie, nagrywanie ich, jakie były ich losy okupacyjne. Panie Krzysiu, II wojna światowa w naszym pokoleniu to zrobiła takie piętno na naszych charakterach, że to trudno sobie wyobrazić. 3 razy stałem do rozstrzelania w czasie Powstania Warszawskiego i żyję. Mamy upamiętniać relacje, fakty, zdarzenia. Zajmujemy się grobami opuszczonymi, organizujemy spotkania. W szkołach byliśmy, w Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych. Nawiązaliśmy bardzo dobry kontakt z aresztem śledczym. Osoby osadzone przychodzą i sprzątają wyznaczone przez nas groby żołnierzy. Na te groby od 1 listopada kładzione są wiązanki. To jest robione w tym roku już po raz 6. W tym roku było wykonanych 60 wiązanek. Generał Roja był założycielem 4 Pułku Piechoty Legionów Polskich, który w okresie 20-lecia międzywojennego stacjonował w Kielcach. Został aresztowany przez Niemców, zesłany do obozu koncentracyjnego Sachsenhausen i tam w brutalny sposób zamordowany. Kapo stanął mu na gardle. Dotarliśmy do relacji naocznych świadków tej śmierci. Podjęliśmy decyzję, żeby upamiętnić generała Roję. Miasto udzieliło nam pomocy merytorycznej i później wsparcia też finansowego, żeby ten pomnik powstał. Poza miastem IPN też się do tego dołączył. Ta inicjatywa byłaby niemożliwa, gdyby w tych działaniach nie było właśnie wsparcia i pomocy historycznej, pomocy społecznej osób bardzo zaangażowanych, często nazywamy ich pasjonatami historii. I taką osobą jest właśnie pan Krzysztof Witkowski. I tutaj trzeba powiedzieć, że jest to chodząca w tym momencie dla osoby prezydenta, czy osób, które zajmują się tego typu zagadnieniami miasta, jest to chodząca encyklopedia, żywa chodząca encyklopedia historii miasta Kielc, która poprzez swoje inicjatywy często naciska, podpowiada, działa. W Kielcach na ulicy Solnej znajduje się pomnik upamiętniający uczestników udanego zamachu na szefa siatki konfidentów kielckiego gestapo Franza Witka. To miejsce szczególnie nam zależy na tym, żeby one przybrało odnowiony wystrój z racji tego, że w przyszłym roku jest okrągła 80. rocznica tegoż zamachu.